Och, przegrałem. No nic się nie stało, następnym razem mi wyjdzie. Przegrałem. Znajdę jego rodzinę i całą wybiję. Hej, mamuś, zabierzesz mnie w piątek na zakupy? Jeśli przyniesiesz świadectwo z paskiem, to jasne. A jeśli zdobędziesz świadectwo z paskiem, to zabiorę cię na zakupy do Paryża. Okej. Piątek. Hej, ja mam świadectwo z paskiem, to co, jedziemy do tego Paryża? Oceniamy toalety. O, wow, dla dwojga, romantycznie. Można się wspierać wzajemnie. No dobra, dajmy trójeczka, no bo nie podoba mi się za bardzo, no ale to te punkty bonusowe za to wspieranie w trudnych momentach. Złoty sracz! Nie. Znaczy akurat ja trenuję dwa razy dziennie. Rano mam typowy trening na siłowni, jaki robią trójboiści, ciężarowcy, powiedzmy kulturyści. Typowa siłownia. A wieczorem mam trening, powiedzmy przerzucanie opony. Och, przegrałem. No nic się nie stało, następnym razem mi wyjdzie. Przegrałem. Znajdę jego rodzinę i całą wybiję. Mamo, masz chwilę? Słucham ciebie. Kończę 18, więc czas na pewną zmianę. Mam wracać nie o 20, tylko o 2 nad ranem. Nie odpowiadam za mych braci, kiedy ty wyjedziesz. Jestem dorosły, odpowiedzialny tylko za siebie. Jak podniesiesz na mnie rękę, to jest napaść. A w ogóle jak gdzieś idę, nie pytam, czy mogę, tylko informuję. Tato, pojedziemy na zakupy? Chciałabym jakieś nowe ubrania. No pewnie. To w takim razie biorę to i to. To będzie 150 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, tato, jesteś najlepszy. Ubiorę dzisiaj do szkoły te nowe ubrania, które tata mi wczoraj kupił. Ciekawe, jak Zuzia na nie zareaguje. Cześć. Amelka. No a kto inny? Boże, przez te ubrania to nie byłam pewna, czy to ty. Tak dobrze wyglądam? Żartujesz sobie. Co ty w ogóle na siebie założyłaś? Wyglądasz jak klaun. Muszę już i... Ej, ale ej, Mateusz. Ej, Mati. Co? Gówno. Zjedz je równo. Posyp makiem zjedz ze smakiem. Mogę być dobry. Polega to na tym, że musisz wypić takiego Sprite'a i nie beknąć, chyba o to chodzi. I ludzie strasznie się z tym męczą, że piją, nie mogą, niby wiesz, że tak im ciśnie ten bek, że nie dają rady. A ty dasz radę. No nie wiem, myślę, że ja ogólnie mocno gazowany jestem. No to co? Jakieś plany na wakacje są? A na Sylwestra? A po co tak pijesz to naraz? To smaczne jest? Już rozumiem chyba. Nie no, luźne. No ze 3 razy tak. Nie. Hop, hop, zrób. Jest gruby i zjada wszystko, co się nada. Leniwy, ospały, ma dupę bez dna. Lecz czasem odpala i wtedy odwala. Szczeka, ucieka, szosuje jak koń. Wiktor, wyrzuć już tego balona, już prawie nie ma powietrza. Ty robisz to ulubiony balon Wiktora. Sorry, trochę mnie poniosło. Okej, gotowe. Kotku, z racji tego, że jesteś taki w ogóle grzeczny ostatnio i tak cię kocham, no to sprawiłem ci ogromny, słuchaj, prezent tylko dla ciebie. O mój Boże, to wszystko? Dla mnie? Tak, tak, specjalnie dla ciebie wybierałem kolor, słuchaj, wszystkie dodatki. No, przecież ty ogromny, mogę teraz przetestować? Czekaj, gdzie ty idziesz? Nie karton. Kicia, no to jest... Sprawdzam, czy pani sprzątająca mnie okradnie.
Jak wiecie, nie lubię sprzątać, odkurzać ani zmywać. Wziąłem panią sprzątającą i sprawdzę, czy jest uczciwa. Biorę banknot 100 zł i w kanapie chowam. Zobaczymy, czy se weźmie odda, czy nie powie słowa. Jest! Dzień dobry, śmiało proszę wchodzić. Najpierw pokazuję cały sprzęt i środki czystości. Pani chwyciła za mopa i ogarnia moją chatę. Ja w międzyczasie spoglądam, na jakim jest etapie. Czy sprzątała już kanapę? Czy trafiła w tamten kąt? Czy znalazła już ten banknot? Aż stało się to. Weszła stówa była w kanapie. Za uczciwość stówka jest dla pani. Test białej rękawiczki również perfekcyjnie zdany. Zagadkę. Towarzysz? Zapłaciłem przez apkę. Nevetom chłodzi. Okej, okay, miłej pracy. Chłodzi o to. Przybliżają się wakajki. Nie pojadę z tobą, sorki, mam dziewczynę. Co? Żartuję, nie mam drobnych. Może być blik, nie mam, tylko zwykłe płacenie. Ty wrosz, ty zapłacił blikiem za jedzenie. Skubany się przygotował, jestem spłukany poza tym. Ty sławny TikToker, opridelen no bogaty. Ty stalkerze. Dobra. Piece of pie, dwójeczka. Dobra. Co to jest? Sześć. Dobra. Piece of pie, dwójeczka. Dobra. Co to jest? Sześć. Chciałem to zostawić na kiedy indziej, ale mam takiego pewnego asa. No i to jest on. Nie wiem, czy tu coś więcej trzeba dodawać. To się źle skończy, kurwa. Wchodzisz, kładziesz 6 dych i do oporu ładujesz ile wejdzie. Ogólnie da radę za 6 dych coś zjeść. Op! Przepraszam. To nie wiem, będzie pan miał coś przeciwko, żebym pierwszy przyszedł? No przechodź, no. No, na pewno? No, na pewno. Ile macie talii telewizor? Duży, bo chyba 56 tata mówi. A to my mamy 57. Co? To są takie? Macie PlayStation? Tak, to jest moje. Które? Jaka? No to, PS5? Tak. Mamy PS6. To przecież 6 jeszcze nie wyszło, Paweł. Bo to mój wujek wymyślił i on nam to dał po prostu wcześniej. Nie wiem. Paweł. No? Ej, Paweł, no. A mów cały czas w kółko, juchu, tak szybko. Po co? No nie mogę ci powiedzieć, no mów. Juchu. Sposób, by sprawdzić, czy arbuz jest dojrzały. Ludzie zazwyczaj patrzą tylko na kolor arbuza i decydują, który jest dojrzały. Jednak jest lepszy sposób, aby to zrobić. Wystarczy lekko uderzyć palcem w tył arbuza i jeśli jest dojrzały, to rozpadnie się na kawałki. Ale złą stroną tej sztuczki jest to, że ludzie mogą zacząć próbować tego w supermarkecie, co może spowodować, że na półkach będzie dużo popękanych arbuzów. Wystarczy po prostu zrzucić jajko z dużej wysokości i ono idealnie pęknie. Sprawdźmy to. Teraz uważaj sobie ubrania. 3, 4. Przed tym rzutem pamiętaj, subskrybuj kanał Czerwony Magiczny Guziczek. Gościu robił kilka razy i mi to się udało, więc może czas z wyższej odległości. Patrz co mam! A co to jest? Ostatnio leciałam z rodzicami samolotem, otworzyłam okno i urwałam kawałek chmury. Wow, to prawdziwa chmura.